witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry Valkyrie Drive Beacon i ostatnim razem zaczynał się robić srogi shit. Będę walczył przeciwko czterem boginiom cokołom, jakkolwiek to tłumaczyć. Więc szanowna pani Rynka i Ranka odbyły dramatyczną walkę przeciwko sobie, która ostatecznie nie prowadziła do niczego innego i miała tylko podkreślić, jak szanowna pani Rynka jest zdeterminowana uciec z wyspy. No ale cóż, tego rodzaju storytelling jest dość powszechny w, prawda, Japonii, więc nie mam za złe. Że tak powiem, bezsens niektórych zagrań fabularnych trzeba po prostu przetrawić i tak dalej. Ale wiadomo, to jest też kwestia różnic kulturalnych i tak dalej, i tak dalej. Bodajże jakiś czas temu, chyba nawet w Valkyrie Drive opowiadałem o różnicach w kwestiach storytellingu typowo zachodniego i typowo japońskiego, dalekowschodniego. W storytellingu, a może to było przy okazji Sayonara? Nie pamiętam. W każdym razie storytelling japoński bardziej jest skupiony na postaciach niż na tym, co się rzeczywiście dzieje. Natomiast storytelling zachodni bardziej jest skupiony na wydarzeniach niż na postaciach. A przynajmniej nie zawsze tak było. Jeszcze jakiś... gdzieś koło lat 80. zaczęła się ta durna moda, żeby w taki sposób traktować storytelling. Także... że tak powiem, jest to też jeden dodatkowy powód, dla którego lubię od czasu do czasu media typowo japońskie konsumować, ponieważ ich storytelling bardziej mi odpowiada, ponieważ bardziej go odczuwasz i bardziej przeżywasz to, co się dzieje, kiedy możesz powiązać się z postaciami. No ale dobra, farsa. Tak, ale to już było. Więc skipuję. Ach, jak tsundere odbiegła. Forwarded Sword w Kongo ma fajny głos. To już wszystko było, także połowa odcinka będzie spędzona na skipowaniu, a mi się zaczyna katar, także muszę się śpieszyć. Niestety. Zima jest jak jest, a nos też, że tak powiem, nie jest uformowany do końca zdrowo, ale wiadomo, jeśli chodzi o ilość chorób, które mam, to mogę je policzyć używając wzorów, że tak powiem, także to już swoją drogą. No ale dobra, tutaj do pozbierania kolejnych parę pierdół. I muszę pamiętać, ładuję ten pasek w prawym górnym, dopóki nie jest pełny, a wtedy po prostu maszuję. Więc na chwilę obecną prosimy. Muszę się wbić w rytm z powrotem. O. Ładujemy do rajwu, a później zbieramy wszystko. A później, prawda, wykorzystujemy wszystko, żeby zrobić to moje super do rajwu, czy jak to tam nazywać. No, już się bałem, że tracę. Seno. Dobra. O, dobra. Mamy naładowane pierwsze do rajwu. A, dobra, już mam naładowany pasek, więc w tym momencie już wracam tylko do maszowania.
Okej. Poradziłem se. Susumeru-yo, zgadza się. Słaby jestem z gramatyki, akurat Nippon Speak'u, ale gdybym miał zgadywać, chodźmy, albo idźmy. O, miałem jeszcze przez chwilę pasek, ale nie zdążyłem go utrzymać, więc muszę od nowa go ładować. Ustaliłem już, w jaki sposób działa ten cały fantom, że tak powiem, fantom gówno, nie? I jak jest ten szum taki charakterystyczny, to znaczy, że mój kontakt wszedł z, prawda, przeciwnikami. Tak jak teraz. No, kurde! O. Blokuje się w geometrii poziomu znowu. Mam do tego częste przypadłości. O. Czy ona ich wskrzesza? Aha, już nie muszę, wystarczy mi maszować tylko. Ty, ona ich chyba faktycznie wskrzesza. Czyli teoretycznie mógłbym tutaj ładować w nieskończoność ten swój pasek, ale ponieważ mam go aż tyle, znaczy mam go tylko 8 bodajże slotów, to chyba w chwili obecnej jestem skupiony na maszowaniu. Swoją drogą. O, o tym zapomniałem, że to też potrafię. Ciekawe czy... Wow! Bardzo specjalistyczny atak. Noted, że umiem tak. Muszę pamiętać. Gra mnie wprawdzie tego uczyła wcześniej, ale wiadomo, moja pamięć jest jaka jest. Aj, zapominam. Od robotów trzeba uciekać. Kurde, nie zdążyłem. Dobra. Z jakiegoś powodu nie mam pełnego drive'u naładowanego. A bo gram Mampu Komaru, czyli Wars Girl, a ona po prostu nie ma tego. Więc... Shit sucks, jak to mówi powiedzenie. No ale trudno się mówi. Dobra. Zaorane. No i co dalej? Aha. Okej. Okay. No trudno. No cze. No dobra, czyli po pierwsze tak, wchodzimy w drive'u. Wars Girl. Au. Czemu ogon? Au. Ja nie chcę ogon, ja chcę co innego. No dobra, niech będzie. Mhm. Owszem. Oj, 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 oj. Coś tam jeszcze potrafię z tego mojego uciekania. O nie! Inna Walkiria wypadła z imprezy. Myślę, że to pora na... O właśnie. Omedeto, tak? No im więcej napierdalam, nie? Tym więcej tutaj odzyskuję tego paska. Więc
Za każdym razem też jak zostanę uderzony, kiedy jestem w tym trybie, odzyskuję zdrowie przez nim intuicyjnie. Więc jestem formalnie rzecz biorąc nieśmiertelny na ten czas, także korzystanie z tego trybu jest nawet korzystne. Kurde. O, no, o to chodziło. Bardzo zacnie. Kolejna Walkiria wypada. Co tu się odbywa? O nie, chyba się muszę kryć. Aj. Jep. Wypadałoby się kryć. Chyba mi się kończy. O właśnie, skończyło mi się. Także muszę w tym momencie zacząć uważać ponownie. Dobra, już uciekamy. No i co? Au. Na łapie jeszcze trochę punktów. Au. Leżeć! Zbije ci cycki, Kongo, i co ty na to? Boli? Jak cię ktoś tak slapnie w cycki, nie? No dobra, zaorane. Poważna sprawa. Uf, uf, uf. Szkoda, że musiałeś to zrobić z Worst Girl, ale no cóż, jest jak jest. Mhm. No to musimy upgrade'ować Worst Girl w takim razie, skoro będę z nią rypał przez dłuższy czas. Na 9 poziomie bodajże 4 do Rajwu dostaję, więc tak jej zrobimy. Nie, na 10 dopiero. Czyli jeszcze więcej ją muszę podładować. Co za arty. Podejrzewam, że użyję tego do thumbnaila. Zobaczymy, co na to YouTubek. Poważna sprawa. No, zdecydowanie. みんなで島を出られるようになったら、で、ビクトリーちゃん。一緒に行こう。先生たちに命を預けて、自分だけアンノンと眠って。ああ。私には耐えられます。ビクには、バルキリーを脅かす敵がいるのなら、一緒に戦いたい。ポワジナスプラバ。なんと。なんと。苦しみや痛みを私たちに分けて。でもって、みんなで。それが一緒のと。おお。言葉で考えて勝負を挑んだというのか。勝てぬわけだ。 I wszystko skończyło się dobrze. Nocze. Honto? Honto? No już nie bądź tak tsundere. E? グンダリ先生に挑戦する。私は確かめなければなりません。もちろん付き合わせてもらうわ。ありがとう。では。 No dobra. Czyli pora na inną imprezę, ale w tym momencie pora pozbierać serduszka. Całkiem możliwe, że niedługo nałapię dość serduszek od mojej szanownej siostrzyczki, żebym unlockował tą minigierkę, którą bardzo chcę,
że tak powiem, odpalić. Teraz specjalna rozmowa z Momo. Tihihi. Do boobs really matter? No, jak to powiedział kiedyś jeden film cycki, to... Nie, jak to szło? Boobs are the hopes and dreams of men. Tak to chyba szło, nie pamiętam. Prawda, ale powtarzając cytat autora serii Senran Kagura, tits are life, ass is hometown. No dobra. Ach, katar zaczyna mnie ostro gryźć, a jeszcze 5 minut na ten odcinek zostało. Lub 4. Więc jeszcze muszę to znieść. Hazime maszta? No jest, więcej specjalnych rozmów. Tym razem skład niezainteresowany i tsundere. Nara. Nie lubię tsundere. Nie lubię, po prostu nie lubię. Znaczy, w zasadzie to nie jest do końca tsundere, tylko taki rodzaj postaci too cool for you, jak to się mówi. Na przykład Sakuya z Hatoful Boyfriend, który aktualnie robię, też jest tego rodzaju postacią. Tylko przegięty, że tak powiem, w stronę elitaryzmu. Widzę, że resztę odcinka chyba spędzę na specjalnych rozmowach między Lafiorendami. Lawy też, oczywiście, że tak. No cóż... World Girl... Mampuk Maruchanem, bo have big boobs, right? Czy one się właśnie masują? This fucking game. Dobra. What the fuck? Worst girl. No dobra, przynajmniej ona nie ma specjalnej rozmowy. No dobra, to skoro tak, to... Oj, skoro tak, to tutaj skończę ten odcinek. Bo, no kurde, cały czas mylę, bo trzeba wrócić do stary mod. O. No, tutaj skończę ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczmy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.